tego miasta. Jak Państwo wiecie, rzadko mamy taką możliwość, nie tylko w Polsce, ale myślę, że na świecie, żeby w centrum żyjącego miasta znaleźć kilkadziesiąt, a właściwie kilkaset hektarów, bo może w sumie to jest ponad 100, a jeżeli spojrzymy na rewitalizację całego obszaru, to jest około 150-200 hektarów, które ulegają przeobrażeniu, tak jak podkreśliłam, w żyjącym organizmie centrum miasta. Obok inwestycji publicznych, które już zakończyliśmy, czyli dworca, przebudowy części dróg, kolejne są w trakcie realizacji, powstają inwestycje i prywatne, takie jak Państwa. Ja jeszcze bardzo dziękuję Skańskiej za zaproszenie, ale powstają też kolejne inwestycje. Brama miasta to 41 tysięcy metrów kwadratowych, dwa budynki. Aktualnie budowa trwa nad pierwszym budynkiem, większym. Są to 52 metry wysokości, 13 kondygnacji. Ja ze strony Skanska chciałbym dodać, że ja osobiście czuję się bardzo, bardzo dumny z tego, że możemy uczestniczyć w budowie tej części miasta, tej części Łodzi. Kupiliśmy na przetargu absolutnie najlepszą działkę w mieście. I tak jak pani prezydent powiedziała, miasto zajmuje się tą infrastrukturą i dawaniem możliwości, żeby deweloperzy i inwestorzy budowali tą pozostałą część miasta, bo wszyscy wiemy, że miasto nie jest w stanie samo zbudować wszystkiego, zapewnić zabudowy całego tego terenu. Stąd ta możliwość i rola deweloperów i prywatnych inwestorów, żeby wypełnić tą infrastrukturę. Ale dlaczego dzisiaj też tutaj się spotykamy, bo w tym szczególnym dniu dla nas, w tym szczególnym tygodniu, ponieważ Skanska rok do roku organizuje Tydzień Bezpieczeństwa. Tydzień Bezpieczeństwa to jest moment, kiedy my chcemy podkreślić znaczenie ludzkiego zdrowia i ludzkiego życia dla wszystkich, zarówno dla naszych pracowników, partnerów, instytucji publicznych, dla wszystkich związanych z całym procesem, który prowadzimy inwestycyjnie.